Here you are. Cześć Wam, dzisiaj jest wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Weathering Wave. W serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że znowu się robi gorąco, akurat na mój wyjazd jeden dzień był maksymalnie makabrycznie upalny, ale potem zrobiło się chłodno i przyjemnie i było fajnie i padało i było ekstra i podobało mi się to bardzo, wracam do Wrocława i nie dość, że wiecie, wielkie miasto to od razu jest automatycznie parę stopni w górę, no bo między tymi budynkami stoi to powietrze, są te spaliny, przylepiające, od razu się te wszystko ha, przylepiały do skóry wchodzicie i czujecie jak te spaliny na was po prostu po prostu się osadzają, masakra. No ale, 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 tak poza tym to w tym momencie jest jako tako, jako tako. Za chwilę będzie upalnie jeszcze jest w miarę git. Mam nadzieję, że pijecie wodę i że jakieś busze będą. Z tym, że bez przesady, bez odcinania zasilania, bo oczywiście jak był stream z Genshin'a kilka dni temu, to mi wywaliło prąd zaraz przed, zaraz przed i salwowaliśmy się ucieczką. No ale jestem z powrotem, odcinki z WW powinny być znowu na bieżąco i bez większych rozjazdów i bez kombinacji. Ale, ale ja nie o tym dzisiaj do was, ja tutaj przyszedłem z tym, z czym się certyliłem od kilku dni, przejmując się, czy się uda, czy się nie uda i jak to zostanie zrealizowane, więc, więc, więc czekaliśmy strasznie na drip. Poleciały te zaproszenia do aktualizacji, do bety, do aktualizacji 1.2, więc nie wiedzieliśmy, jak to faktycznie zostanie rozwiązane. I z tego co rozumiem, już ludzie są pierwsi tam wciągani na betę, więc zaczyna się z ich perspektywy dziać, a z naszej perspektywy dostaliśmy drip, więc może przejdźmy od razu i do niego i zobaczmy, co tu na nas czeka. A to, co na nas czeka, to jest to, co mieliśmy wcześniej na likach, czyli zgodnie z tym, co Słyszeliśmy, że jest i wbrew niektórym, którzy upierali się, twierdzili, że rzezi będzie chłopcem, więc tutaj będzie gigantyczny hejt, i, i są na niej i w ogóle, aaa, aaa, zło, niedobrze, i tak dalej, i tak dalej. I to pierwsze liki okazały się poprawne, które się pojawiły, czyli rzezi, i jeżeli tak się to wymawia, tak się to czyta, jest o no, płci pięknej. Co więcej, nie mogę z tego designu. Nie do końca moje kolory, kolory mi nie podchodzą, ale koncepcja tej postaci bawi mnie strasznie. Ja już chcę zobaczyć gameplay. Prawdopodobnie dzisiaj wycieknie, więc jutro będziemy o tym Dali. Jako, że beta się zaczęła to będziemy mogli powiedzieć jaki to jest żywioł, co ona robi na placu boju i tak dalej, dalej, więc wszystko nam się ułoży w jedną całość. Moja kamera pewnie tu zasłania, ale tu jest mocna sugestia, że będzie pięć gwiazdek, znaczy są cztery postaje jedna lecąca dodatkowo. Czyli tak jak z każdą postacią pięciogwiazdkową jaką było do tej pory zrobili, cztery gwiazdkowe miały tam trzy gwiazdki, jedną lecącą obok. Więc ten design jestem bardzo, bardzo, bardzo na tak, podoba mi się i trafia w alejkę kilku postaci, moich ulubionych postaci zanimców, czyli nie wiem tam Beyond the Boundary jakieś postacie. W okularach i tak dalej, ta taka troszkę. Jestem no tak. Ja chcę, może puszczę rolki tutaj. Planowałem zignorować, planowałem zignorować, teraz nie mam pewności. Na pewno Changli zignoruje, no ale tutaj widzę, że Phantom jest bardzo na czangli nastawiony, więc nie jest potrzeba moich rolek puszczenia tutaj, żeby zabawnie było. Jeżeli chodzi o aktualizację 1.2, to wydaje mi się, że RZI będzie miała. Będzie cieszyła się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż Changli, więc tutaj akurat pójdziemy w tym kierunku. No i y, później, m, jeżeli te liki okażą się prawdziwe, no to, to 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 zobaczymy. bo To znaczy, na razie się zgadza, że Rzeży się pojawia, no i ten drugi kolej zresztą pokażmy ten drugi koncept, y, nie koncept art. Ten drugi art z tą jego łapą, podobno, podobną, tutaj Changli jao, Changli jao, jao, tak? Changli jao, nie jao będzie, bo 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 jest Y, a nie J. Changli jao. On ma tą mechaniczną łapę, i jeżeli informacje szalejące wcześniej są poprawne, to on tą rękę używa podczas walki do różnych tam, tam rzuca tym, strzela tym, czy whatever, coś takiego. Było na likach, zobaczymy, czy to jest poprawne i czy to jest prawdziwe, więc, okej. Okay. W kwestii jednej i drugiej tej postaci Bayer polega na tym, że nie został podany ani żywioł, ani typ broni, ani nic w sumie z tymi postaciami, poza tym, że tutaj też są cztery gwiazdki, jedno odlatujące, więc zakładamy, że on będzie pięciogwiazdkowy. Mam nadzieję, że moja kamera tego nie zasłania, jak to zasłania, to ja to podkleję i, i, i zasłonię kawałek siebie, albo przesunę to w jakiś sposób. Nie, nie wiem, gdzie teraz ląduje moja kamera po przesunięciu tego wszystkiego. Więc jeżeli o niego chodzi, to z nim było więcej lików niż z nią, przy czym z nią na samym początku było, że ona ma być dziewczynką, a potem, że to będzie chyba chłopak i, i jest straszny hejt w chińskiej społeczności, ale tak jak się spodziewałem, jednak to jest płeć piękna. Więc dajcie znać, co myślicie na ten temat i jak wy się na to zapatrujecie, bo z mojej perspektywy, no on do mnie nie trafia, no ale to nie jest mój typ postaci z drugiej strony też jakoś mnie nie odrzuca strasznie mocno. Raczej jest takie, eee, taki chłopczykowaty za bardzo, nie, nie, nie mój klimat, bardzo nie mój klimat, ale fajnie, że ma tutaj to zarysowane. A gdzie ona ma tak swoją drogą, bo nie przyuważyłem, gdzie ona ma i nie widzę tego, więc albo gdzieś to ma w którymś, a może na plecach, albo gdzieś tu z boku ma ukryte i tym to zasłania. No nie wiem, nie, nie widzę tego. On to ma w tym metalu wyryte, co jest dość dziwne, a ona, no nie mogę znać, chyba, że ma pod grzywką jakoś, może coś gdzieś, no nic. Tak czy inaczej, wasze opinie na dole w komentarzu z chęcią bym się zapoznał, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, i jak jesteście nastawieni. Z mojej perspektywy że mnie zaskoczyła bardzo na plus, i to jest postać, jeżeli faktycznie będzie jakieś tam sensowne miejsce, u mnie w drużynie mogła spełniać, to będę rozważał, czy nie rolować, szczególnie jakby miała być healerem. To już wtedy w ogóle I Będę bardzo, 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 bardzo na tak. Jeżeli będzie czymkolwiek innym, to zobaczymy, może się skuszę, może nie, bo po prostu podoba mi się jej design. Jeżeli chodzi o gościa, to nie mój klimat, ale tego się spodziewaliśmy z wyprzedzeniem, tego spodziewaliśmy się bardzo, więc wasze opinie na dole w komentarzu, a ja przeskakuję dalej do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem okej jeszcze większym dziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe niektóre mogą być trefne od samego początku a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live, więc co do tego mamy sytuację taką, że jak leciały informacje o Xianglii i o żeż mniej, ale konkretnie o Xiangli Yao, że to ma być postać, która się pojawi w aktualizacji 1.2.1.2, no to jeszcze dodatkowo była ploteczka, ploteczka, która mocno sugerowała, że on będzie do przygarnięcia za darmo w trakcie aktualizacji 1.2, ze względu na jakieś tam różne zamieszania na Chiny i inne rzeczy, nie wiem, czy jakieś święto mają, czy coś ten, w każdym razie on będzie do odblokowania dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli coś się tam zrobi, on będzie do wzięcia. Nie tak całkiem friko do wzięcia, że wiecie, przyjdzie wam na maila, odklikniecie i dostajecie, tylko, że będzie w sposób sposób do zdobycia. Te plotki na samym początku zostały tak. E, no nawet nie jest potwierdzone, czy on będzie pięciogwiazdkowy i czy będzie do złapania z banera w aktualizacji 1.2, znaczy się nie wiadomo, o czym wtedy wchodzi. Wygląda na to, że wchodzi, tylko że on ma być, jeżeli dobrze, kumam, na drugą połowę, więc zastanawiam się, jak oni to chcą zrealizować, bo te informacje, do których ja dotarłem, sugerują bardzo mocno, co mnie nie powiedzieć tak z mocnym naciskiem, że on będzie do zdobycia w pierwszej połowie, na sam początek aktualizacji 1.2, że będzie to do złapania nowa postać i znalazłem dwie wersje. Jedna sugerowała, że on będzie pierwszą czterogwiazdkową postacią, która jest dodana jako nowa do rosteru, więc będzie to czwóreczka, która będzie do odblokowania zaraz po wejściu aktualizacji 1.2. Czyli coś tam trzeba będzie zrobić i go odblokować. A druga była taka, że nie, 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 nie. To jest pięciogwiazdkowa postać, która będzie dawana w oparciu o jakieś rzeczy, które w Chinach się dzieją, żeby podbić hype. Aktualizacja 1.2 będzie tym troszkę spadkiem zainteresowania większym. 1.1 jest dużo większym spadkiem zainteresowania niż się ludzie spodziewali, więc 1.2 tu będzie próbował. Zawalczyć, dając pięciogwiazdkową postać i zobaczymy, czy faktycznie to będzie spełniało swoje zadanie i czy, czy, czy to zda egzamin. Bo z mojej perspektywy, jeżeli dadzą piątkę, zaczyna to powoli pachnieć troszkę desperacją. Nie to, żeby to było coś złego, jakoś wybitnie, no ale też ja się spodziewałem, że Wuwa będzie sobie radziła lepiej niż sobie radzi. To w to to nie jest, bo to w to w chwili obecnej to już leżał, jeżeli chodzi o zasięgi. Wuwa sobie dalej daje radę i walczy, ale spadła poniżej 10%, a spodziewałem się, że będziemy się utrzymywali tak powyżej tych 10%, znacznie, znacznie bardziej, no, spodziewałem się tych 20 paru, więc Nie mówię cały czas o nawiązaniu do trendów Google'a względem tego, co Genshin osiągnął, więc wiecie, z piąte przez dziesiąte, ale zobaczymy, zobaczymy, bo to jest temat, który będziemy rozbebeszali za jakiś czas troszeczkę mocniej, więc dajcie znać, co myślicie na ten temat i czy wydaje wam się realne danie nowej pięciogwiazdkowej postaci w nadchodzącej aktualizacji, żeby może troszkę udobruchać społeczność, może troszkę ją rozruszać, a może z jakiejś Powodu. A jeżeli macie pomysł, jaki mógłby być to powód, żeby była potrzeba nachajpowania społeczności i dania piąteczki, to też dajcie znać. Co więcej, czy wydaje Wam się, że są w stanie go dać, zanim on się pojawi na banerze? Bo jeżeli dobrze rozumiem, to że żeżi powinna być pierwsza, on powinien być drugi, czyli podobna sytuacja jak z dr Raysio, którego można było złapać, zanim on się na banerze znalazł. Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Wydaje mi się, że rejsza dali zanim on się pojawił na banerze, czyli można go było mieć, a potem dopiero można go było zdobyć i o dziwo jego baner dalej zarobił całkiem nieźle, więc okej, okay, było nice. A tutaj mamy sytuację taką, że jakby dali tego gościa, chyba że on jest niezbędny na przykład fabularnie do niektórych rzeczy i w ramach pokazówki chcą go dać, żeby każdy mógł na nim położyć łapki i nim pograć we własnym zakresie, bo, bo są hojni, bo są hojni, może takie coś zrobią, nie wiem. Różne ploteczki się pojawiły, część z nich nagle okazuje się prawdziwa dotycząca tego, kto się znajdzie w aktualizacji 1 gry. Zaraz będziemy mieli ich kit i zaraz będziemy mieli ich żywioły i bronie, to jest inna sprawa, ale czy faktycznie ta postać będzie darmowa w aktualizacji 1.2, nie wiem. Ja się nie spodziewam, ja się nie nastawiam. Z drugiej strony, to jest to samo źródło, które sugerowało, że Xiangli Yao będzie w aktualizacji 1.2 na samym początku. I to źródło nie było traktowane na samym początku zbyt yy, poważnie, o, więc Wasze wrażenia w temacie, ja się odmeldowuję. Pamiętajcie, że wciąż trwają konkursy. W tym momencie mamy w sumie chyba tylko jeden, ten związany z foką, gęszynową foką w yy, Foka Boss konkurs. Na Discordzie oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy, bo do zgarnięcia są odpowiedniki blessingów, czy jak to się tutaj nazywa I korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione, więc liś magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą, lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osą, i lisi nauczy wasza magia jest twitcher, potężna, jesteście osom. i na twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć za jakiś czas, za jakiś czas, na pewno 22, na rolowaniu po tam... Czangli, tak? Czangli jest następna, tak? O, tak! Więc to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, życzę wam miłego dnia, dobrego odzęka świetnych pięciogwiazdkowych rolek, niech rowerek arrangiuje wam sprzyja, miłego, do następnego jehej. No dobrze, zmęczenie mnie dojeżdża i bardzo mnie ucieszył ten stan rzeczy, który dzisiaj napotkaliśmy, bo nie planowałem nagrywać dzisiaj z... z, z to znaczy inaczej. Spodziewałem się, że drip poleci wcześniej, ja albo go nagram przed wyjazdem i drip już poleciał, albo że będzie kiedy mnie nie było, czyli wczoraj, wczoraj i że ja po prostu dogram dzisiaj w panicę, że już wszyscy słyszeli Old News. A to się okazuje, że to wystartowało no, w momencie, kiedy kończyłem nagrywać Genshin, że nagrałem gęsina i kończyłem montować gęsina, Więc było takie, aha, to na Chillu, to, to odcinek jutrzejszy z Gęszina już poszedł, jest zaplodowany, Wspierających zapraszam do oglądania, a yy, cała reszta, no lecimy, nagrywamy WWE i zaraz będzie odcinek z WW na kanale, co jest dla mnie zdumiewające, bo to jest najlepsze możliwe ułożenie czasowe dla mnie. Nie mogłem się spodziewać lepszego szczerze powiedziawszy, a w ogóle nie, nie, nie zakładałem, że może być tak fartowniej, i że wszystko może mi podejść idealnie terminy się złożyć, więc...